Chociaż pierwsze dostawy elfów z bydgoskiej Pesy dopiero w przyszłym roku, pierwszy wyprodukowany dla kolei dolnośląskich pojazd już trafił do naszego regionu. Przedpremierowy przejazd miał miejsce 30 listopada przed południem na torze doświadczalnym w Żmigrodzie, gdzie elektryczny skład trafił na testy. To dopiero pierwsze rozpędzenie tego pociągu. No póki co, tak jak w nowoczesnym pociągu powinno być, wszystko pracuje idealnie. Pomimo tego, że za chwilkę ociągniemy dosyć pokaźną prędkość 160 km na godzinę, a musimy pamiętać, że właśnie tyle jeżdżą obecnie nasze najszybsze pociągi kolei dolnośląskich. Ten pojazd zobaczymy od września na liniach kolejowych w aglomeracji wrocławskiej. Będą to połączenia z Wrocławia do Jelcza-Laskowic przez Dobrzykowice. Ta linia w najbliższych dniach właśnie będzie otwarta, również do Jelcza przez Siechnicę, do Leśnicy, ale to będzie początek dostaw tych pojazdów. Zakup elektrycznych zespołów trakcyjnych z Pesy to jeden z największych projektów taborowych w historii spółki. Testowany ELF2 o numerze seryjnym 012 to pierwszy z pięciu zamówionych w ramach projektu finansowanego z programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Kolejne 8 sztuk spółka już domówiła w ramach skorzystania z prawa opcji. Te właśnie pociągi będą mogły pojechać po wszystkich innych liniach kolejowych na Dolnym Śląsku. A co będzie dalej, zobaczymy. Jeszcze w prawie możemy skorzystać z dokupienia 12 pociągów tego typu. Pojazd testowany jest obecnie na mierzącym 7725 metrów specjalnym torze. Właśnie tu, w Instytucie Kolejnictwa, znajduje się jedyny w Polsce i jeden z 8 na świecie ośrodek badań technicznych pojazdów szynowych, gdzie dokładnie sprawdzane są pojazdy polskich i zagranicznych przewoźników. Nawet krótka podróż umożliwia specjalistom pozyskanie szeregu informacji o danym pojeździe. Sprawdziliśmy podczas tej przejażdżki, jak się zachowują elementy chodzące w kład układu jezdnego, jak współpracują przy pewnych podwyższonych parametrach z torem kolejowym. To jest jedno z badań. Co jeszcze czeka Elfa 2 w Żmigrodzie? Jakie jeszcze inne etapy? Sprawdzenie poprawności działania elementów takich jak na przykład ETCS, sprawdzenie kompatybilności elektromagnetycznej, hałas, prawda, sprawdzenie całej elektroniki, czy poprawnie funkcjonuje, hamulce. Pojazd do połowy grudnia będzie przybywał właśnie tu na torze żmigrodzkim doświadczalnym, gdzie będą badane elementy związane z bezpieczeństwem prowadzenia ruchu kolejowego. Następnie pojazd trafi z powrotem do Pesy, gdzie będą dalsze badania realizowane już przy wykorzystaniu standardowej infrastruktury polskich linii kolejowych. Jazda oczywiście odbyła się tutaj z pełną prędkością, 160 km na godzinę. Wrażenia pozytywne, także czekamy na te pojazdy, jak wejdą do obsługi połączeń. ELF2 na razie bezproblemowo zalicza kolejne próby. Jakie parametry techniczne ma ten pięcioczłonowy skład elektryczny i co go wyróżnia? Pojazd ma 90 metrów długości, ma 235 miejsc siedzących, ma ponad 200 miejsc stojących, łącznie per saldo, to jest ponad 500 pasażerów. Jednocześnie możemy tym pojazdem przewieźć. Wyposażony jest we wszystkie najnowocześniejsze systemy bezpieczeństwa. Radio, czuwak aktywny, ETCS poziomu drugiego. Jesteśmy teraz w Żmigrodzie, to jest ważny odcinek badań dla nas. Tutaj są testy dynamiczne, jest badanie hamulców. Przede wszystkim po zakończeniu badań w Żmigrodzie ruszamy na trasę na linię PKP PLK. Będziemy testować pojazd na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Pod koniec stycznia planujemy wszystkie badania zakończyć. Następnie przygotujemy raporty, będziemy składać wniosek do UTK. Gotowy produkt, którego maksymalna dopuszczalna prędkość wynosi 160 km na godzinę, to efekt finalny wielu godzin pracy sztabu specjalistów. Pociąg ma kilka faz projektowania i kilka faz budowy. Sama budowa jest najłatwiejszą częścią. Najtrudniej zawsze jest to określenie go na desce, szukanie koncepcji, rozwiązań różnych najróżniejszych problemów. Potem jak dochodzi się do realizacji, po realizacji jest też takie sprawdzenie. Jakby pani profesor w szkole sprawdzała naszą pracę domową, czy ją dobrze zrobiliśmy. Wjeżdżamy po prostu na homologację i niezależne jednostki sprawdzają, czy zrobiliśmy go zgodnie z przepisami, czy on spełnia te wszystkich cały szereg przepisów i norm bezpieczeństwa. Zawsze dostajemy piątkę z takiego egzaminu, także tu jesteśmy spokojni. W lipcu będziemy u Państwa z pojazdami.